Dzień dobry, witam was dzisiaj w pucharze drużynowym w Zakopanem. Wczoraj był konkurs drużynowy, Polska była druga. Dzisiaj rozegramy sobie symulację tutaj. Wszystko ustawione jest. Wczoraj był 21 styczeń. Tak. I będziemy zaczynać. Zakopane 4. 10 drużyn: Finlandia, Czechy, Austria, Szwajcaria, Norwegia, Niemcy, Polska, Rosja, Słowenia i Japonia. I rozpoczynamy. Rozpoczynają Japończycy. Yutawatazy. Co do wczorajszego konkursu, to drugie miejsce było tylko przez słabszy w pierwszej serii skok Stocha, bo gdyby skoczył spokojnie 130 metrów, tak jak skakał, to by te 5 punktów odrobili do Niemców. Teraz domen Prewódz 124,5 metra, dobre noty, no i oni są liderem teraz. Aleksiej Romaszów. Rosja wczoraj była na 7 miejscu chyba. Aleksiej teraz dobry skok. Przed Japończykami są. I rozpoczynają Polacy. Dawid Kubacki jest pierwszy. Trzeba otwarcie. Dobre. Tak. Bardzo dobry skok. Chociaż noty słabsze, bo nie wylądował tyle markiem. Ale zdecydowanymi liderami jesteśmy. Markus Eisenbichler. Ciekawe, czy tutaj też Niemcy będą się bić z Polakami. Wychodzi na to, że tak. Eisenbichler krócej od Kubackiego, ale w lepszym stylu. Wszystkie noty po 19,5 i prowadzenie Niemców. A to był silny punkt Niemców. A u nas skakał Kubacki. Teraz Norwegowie, Fanemel. Norwegia wczoraj na 5 miejscu. A teraz prowadzi. Przed Niemcami o 0,2. Szwajcaria. Pascal KL. Szwajcar wczoraj nie było, ale tutaj są. Tutaj udało im się złożyć drużynę. Chociaż to wyjście z progu Kalina niezbyt. I 116,5 metra. Najsłabszy skok. Myślę, że będą się bić o wejście do ósemki. Andreas Koffler. Koffler. Ładnie. Ładny stylowo skoczył. I prowadzenie. Jeden i 0,6 punktu przed Norwegią, przed Niemcami 1,8, przed Polską to jest już większy zapach z punktów. Roman Kołdelka. Kołdelka, jak zawsze faluje mu narty podczas lotu, ale bardzo daleko, 130 metrów i prowadzenie Czechów. Ależ tutaj są z rotacji, teraz Finlandia, Jarkko Mette. No, Finlandia nie liczy tutaj na zbytnio dobre miejsce, chociaż dobry skok na 6. pozycję. Pierwsza grupa Czechy, Szwajcaria i Japonia na razie poza. 5. Polska. No, Polska zaczęła w miarę dobrze. Daiki i to ładnie, wysokie oceny będą. 248,1. Teraz Jernej Damian, 125 metrów, by wyprzedzić Japończyków. Czy da radę?
Dał. 127, nie, 6,5. Też wysokie oceny. Prowadzą. Teraz Rosja. Jewgeni Klimow. Klimow. Troszkę go przechyliło, ale skok dobry w miarę. Chociaż trzecie miejsce. Spadli. Rusty. I Maciej Kot, 127 metrów. Przydałoby się więcej. Przydałoby się skok ponad 130 metrów. Ale niestety spóźnił na progu Maciek. No i to tylko przyzwoity skok. 125,5. Na razie prowadzą. Niemcy mogą nam odskoczyć już teraz. Freitag. Richard Freitag. No. Piękny skok. Najwyższa nota w dzisiejszym konkursie. Najlepszy skok. Jak na razie. No i Norwegowie. Ależ wyjście z progu i w locie. Niesamowicie daleki skok, ale niestety upadek. 133 metry. Trzeba było już na dwie nogi, ale on próbował telemarkiem. No i niestety. No typu 12 punktów, no i to. Przez to Norwegia spada na czwarte miejsce. Szwajcarzy. Marco Grigoli. Szwajcarzy na razie ostatnia drużyna, ale oni będą walczyć. Chociaż Grigoli miał i dostał jakiś podmuch, no i niestety. Niestety. Jaka jest strata do Rosjan? No, ogromna. Do Japończyków też. Austria. Michał Hajbek. Ładnie. Taki od niechcenia skok. 3,20. Polak również ocenił na 20 punktów. No i prowadzą. 3 punkty. Jakub Janda. Nasi południowi sąsiedzi są nieoczekiwanym liderem po pierwszej grupie. Czy Janda pozwoli mi też liderować po drugiej? Tak, 130 metrów. Pięknie skoczył wcześniej. Dwa skoki po 130. No i Finlandia kończy tą grupę. Ansi Koivuranta. Ładnie. Czwarte miejsce. Wysoko są Finowie. Poza konkursem Rosja i Szwajcaria. Taku Takeuchi. Rozpoczynamy trzecią grupę. Jak na razie Polacy lekko zawodzą. A tak to nie ma większych zaskoczeń. Takeuchi. Dobry skok. Teraz Yuri Tepesz. Dobry skok. I Rosja. Dmitrij Wasiliew. Rosjanie muszą odrabiać. Jeśli chcą w drugiej serii skakać. Dmitrij. Ostatnio dobra forma. No i ten skok nie jest zły. 126 metrów. Chociaż odrobili no znikomej ilości punktów. I Piotr Żyła. Musimy się wyrwać z tego piątego miejsca. Teraz mamy dwie bomby. Piotrek, a później Kamil. Piotr! Dobrze. Dobrze Żyła. 129,5. Drugi najlepszy skok jak na razie. I Niemcy. Severin Freund. Trzecie miejsce na razie Niemców. A Freund, jak skoczy,
Słabszy skok, trochę stracą do Polaków. No, o, Żuła odrobił ponad 8 punktów. I Tom Hilde. Norwegowie byli liderami. Ale niestety, Forfang upadł w drugiej grupie, no i teraz muszą nadganić resztę. Hilde, dobry skok. Taki typowy. No i Szwajcarzy, Deschwande, no. Szwajcarzy daleko w tyle. I muszą też skakać na najwyższym swoim poziomie. Ale Deschwande poleciał. 132 metry. Ale skok. No czy po 18,5, 19,2. No i... Do Rosjan odrobili sporo. Austria. Stefan Kraft. Kraft. Nie najlepszy skok. 125 metrów. Austriacy skaczą na... bez błysku. I teraz Chlawa. Na nim spoczywa największy obowiązek. Jeżeli chodzi o Czechów. Chlawa! Dobrze! Osiemnastki dostał, ale 130 metrów aż. Niesamowicie skaczą Czesi. Po prostu. I Finlandia. Janne Ahonen! 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 Niestety upadek. Przeciągnął ten skok. No i dziewiąte miejsce. Szwajcaria teraz ma Ammana. Oni mają słabszych zawodników. Szwajcarzy może będą w tej drugiej serii. Tylko Amman by musiał bardzo daleko skoczyć. Japonia. Ostatnia, czwarta grupa. Noriaki Kasai. Kasai. Dobry skok. 128,5. Japończycy daleko skaczą, tylko Watase na początku zepsuł. I Peter Preutz. Był na wakacjach. Znaczy nie na wakacjach, tylko na wypoczynku. I odzyskał dawne siły podobno. I pokazuje to. Każdym skokiem. Na treningach skakał niesamowicie. Wczoraj również. I teraz 132 metry. Najwyższa nota w konkursie. Denis Korniłow. Korniłow. Korniłow, co ty żeś zrobił? No i Rosjanie się żegnają z konkursem. Spóźnił za bardzo. 100,5 metra. Koniec. A teraz Kamil Stoch. Polacy dzięki Żyle odrobili jedno miejsce, ale nie ma ich ciągle na podium. Kamil Stoch. Skok dobry. Ale nie fenomenalny, dobry tylko. 128,5 metra. Przed Słoweńcami 0,2 punktu. Ile Niemcy muszą skoczyć? No nie dużo, żeby nas wyprzedzić. Wellinger tutaj skacze bardzo dobrze. Ale gorzej od Stocha. Ale wyższe noty miał ich. O 0,2 nota wyższa od Stocha. Daniel André Tande. Norwegowie na pewno żałują tego drugiego skoku. Gdyby ustał Forfang tamten skok, choćby na dwie nogi, to by teraz prowadzili na pewno. Szwajcaria, Simon Ammann. Szwajcarzy walczą o ósemkę. Ammann, dobre wyjście z progu. I ile będzie? Dobry skok. 133 metry.
480, a man najwyższą notę ma teraz, ale on na treningach już skakał bardzo. I Gregor Schlierenzauer. Schliri, czy wyprowadzi Austriaków na fotel lidera? No, wyjście z progu takie niezbyt, ale skok dobry w końcu. 126,5 metra. Czesi, no matura nie musi daleko skakać, ale on nie jest w dobrej formie, nie jest ostatnio w dobrej formie. Ale chyba skoczy. Skoczy. 125. Chociaż Austriacy sporo odrobili. No i Finlandia. Lauri Asikainen. Skok w miarę. No Jezus ma miejsce. Obronili się przed atakiem Szwajcarów. O 6. Niecałe 6 punktów. Amman wystarczyło 3 metry dalej. I byście byli. Jako drużyna w drugiej serii. Teraz Wataze. W pierwszej serii zepsuł. Teraz już dobry skok. 126 metrów. Domen Preutz. Nic nadzwyczajnego w pierwszej serii. Ale teraz już daleko, chociaż upadek. Niestety. 130,5 metra i upadek. Teraz Polska. Dawid Kubacki. Kubacki najdalej z Polaków w pierwszej serii. O dziwo. Miał być najsłabszym punktem. Stał się najmocniejszy. Teraz również daleko. 128,5 metra. Markus Eisenbichler. Bichler. Markus. Nie dał rady. I jeszcze upadek. I to nam dużo zmienia w czołówce. Niemcy spadają daleko. Polacy na razie prowadzą. Norwegia. Anders Fanen. Fanemel. Dobrze. I Kofler. To szansa jest dla Austriaków. Piękny skok Kofflera. 132 metry. 271,5 nota. Teraz Kołdelka musi bardzo daleko skoczyć. Czy jest w stanie oddać dwa dobre skoki? Daleko. No i nam się tutaj przetrzebiła lekko czołówka. Niemcy wypadły. Jarko Mette jeszcze. Dobry skok. 131,5 metra, ale oni ósme miejsce zajmują. Niemcy. Siódme miejsce, dopiero. Trzecia Polska. Druga Austria, pierwsze Czechy. Japończycy już dużo tracą do Polaków. Daiki. Niemcy na pewno będą chcieli wrócić. Dobry skoki to. Dwa bardzo dobre, równe skoki. I bardzo wysoko ocenione. Jernej Damian. Damian. Upadek. Kolejny upadek. Dwa skoki i dwa upadki. Coś jakaś klątwa na Słoweńców chyba spadł. Teraz Maciej Kot. By Polakowi żadnemu się upadek nie przydarzył. Kot.
Kot. Problemy w powietrzu, ale dobry skok. Dobrze. Niemcy. Richard Freita. Richard. Dobry skok Niemca. 128,5 metra. Niemcy po tym upadku wracają lekko. Johan André Forfang. W pierwszej serii miał upadek, ale nie nabawił się żadnej kontuzji. Może startować w drugiej. Teraz już spokojny skok bez upadku. Spokojnie wylądowany. Trzecie miejsce przed Niemcami. Austria. Michael Heibeck. Austriacy z Czechami cały czas walczą o zwycięstwo. Dobrze. 128 metrów. Jakub Janda. Ktoś w końcu musi się pomylić. Na razie skaczą bardzo równo i w swojej drużynie nie mają żadnej wpadki. Janda to podtrzymuje. 131 metrów. Ależ Czesi skacze. Ansi Koivuranta. Dobry skok. 129,5. A w pierwszej serii miał 129. No, najsilniejszy chyba punkt Finlandczyków po Janie Ahonenie, który miał upadek w pierwszej serii. Gdyby nie miał upadku, no to by był lepszy od Koivuranta. Takeuchi. Trzecia grupa rozpoczęta. I Taku upadek niestety, no próbował telemarkiem, ale niestety upadek. Upadek. Dlaczego upadek? Słowenia. Jurij Tepesz. Tepesz. Dobrze. Dobrze, Jurij. Jurij, dobrze. Polska. Piotr Żyła. No i Piotrek, przydałoby się. Przydałoby się te twoje cenne metry. Piotr Żyła, niestety, no. Słabszy skok, no. Liczyliśmy na ponad 130 metrów, Piotr. Chociaż to nie był skok zepsuty. Severin Freund teraz. Dobrze, w miarę. Chociaż to tak bez błysku, bez niczego wyskoczy. Norwegia, Tom Hilde. Pierwsza seria 126,5 metra. Taki typowy skok. No i druga. Lepiej, ile? Trochę lepiej. 129,5 metra. Stefan Kraft. Od niego dużo zależy. Stracił lekko formę z turnieju 4 skoczni. Ale dobrze. Dobry skok. 128,5 metra. I Łukasz Chlawa. Chlawa, no Czesi bardzo dobrze skarżą. Ale Chlawa tu miał jakiś podmuch lekki, ale dobrze. Obronił się. No i na luzie. Czesi chyba po zwycięstwo już. No i Finlandia. Janne Ahonen. Siódme miejsce Finlandczyków wyprzedzili Słoweńców. Ale w ostatniej grupie będzie Peter Preu skakał. No i to chwilowe prowadzenie nad Słoweńcami, no chyba im się niewiele zda.
Pierwsze Czechy, druga Austria, trzecia Polska, czwarta Norwegia, piąta Japonia, szósta Niemcy, siódma Finlandia, ósma Słowenia. Rozpoczynamy ostatnią grupę. Peter Preuss. Daleko, ale upadek, no. Coś jest na tym ze skoku nie tak. Ja muszę to sprawdzić normalnie, bo to jest niemożliwe, żeby tyle upadków. To jest niemożliwe po prostu. To jest niemożliwe. No tutaj widać takie grudki małe, normalnie ze skoku jest nierówny. I to chyba przez to. Laury Jasikainen, co? Finlandczycy. Finlandia na luzie po. Siódme miejsce leci. Znaczy Lauri Asikainen leci. 122,5 metra, dobrze. I teraz Andreas Wellinger. Wellinger, no. Skok słaby. Chyba nie wyprzedzą Japończyków. Bo Kasai nie da sobie tego wyrwać. Chociaż błąd po wyjściu z progu, no i niestety Japończycy spadają na drugie miejsce. Za Niemców. Norwegowie. Tutaj jest walka już o podium. Daniel Andre Tande. Tande? Też spóźnił skok, lekko, ale on doleci już. Na luzie doleciał. 129,5 metra. I Kamil Stoch. Ostatni skok. By przypieczętować to podium. Kamil. Jest trzecie miejsce. 126 metrów. No chyba tylko trzecie, no bo Gregor Szyncar tylko 120 metrów, by wyprzedzić Polaków, ale on będzie walczył, by wydrzeć zwycięstwo Czechom. No i skok dobry, daleki, 129. I co musi Matura zrobić? Matura musi skoczyć około 126-7 metrów. Czy da radę? Nie da rady! Nie da rady. Nie dał rady Matura. 111 metrów. Spalił się, a to mogło być pierwsze zwycięstwo Czechów w konkursie drużynowym. Od 1990 roku. A niestety nie będzie. No i podium prezentuje się tak. Pierwsza Austria. 1064 punkty i 80. Druga Polska. 1044 punkty i 30. Trzecia Norwegia. 1037 punktów i 80. Czwarte Czechy. 1065 punktów i 90. Piąte Niemcy. 1016 punktów i 90. Szósta Japonia. 1007 punktów i 20. Siódma Finlandia. 1006 punktów i 20. I ósma Słowenia. 986 punktów i 70. Tak prezentuje się nam konkurs drużynowy. No, w porównaniu do wczorajszego to nie wygrali Niemcy, tylko Austriacy. Polska była druga, czyli to się zachowało. Norwegia była wczoraj czwarta, a nie trzecia. Austria była trzecia, a nie pierwsza. Czechy były szóste. No i Japonia była ósma chyba. Nie. No tak. Finlandii w ogóle nie było, a Słoweńcy byli na szóstym chyba miejscu, nie wiem. Kontynuujemy. No i chyba koniec tego odcinka to jest. Do widzenia. Czym się to wyłącza? Kurde. A tak. Do widzenia i pau.